Cześć, pan. Spokojnie. Witam. Dobra, kawę masz zobaczył tylko z kibicami, ale muszę. Cześć. Z kim się jeszcze? Dzisiaj na 9. No to jak na? Wieczoro dzisiaj. No z takiego. No, ale tam jeszcze jechali autami o zostrowanie. Byli na Będzie, co było tam 2 tygodnie temu. To nie wiem, na pewno. Nie byli, bo nawet jeszcze ten jechał, bo na pewno jedzie. Tylko oni, że ma najparcie o 9. Serdi! Pan Serdi! Pan Pancerni, pancerni dotarli na miejsce. Idziemy się przywitać. Cześć, komraci. Kujawiak. Cześć. Kujawiak, cześć. Skóra jest skóra. Zobacz ty. A tu dla waszych dziewczyn, zróbcie losowanie. Proszę bardzo. Po Sierżancie. No i super, ty jesteś na całkiem polskim. Mamy miejsce w tym, cześć. 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 Nagrywa dla was świadomi Bydgoszcz. Witamy Grudziądz. U was. O, cześć. Mało nas, coś ciężko nam idzie, wiesz? Ale i tam. Jesteście tutaj, to już jest zawsze krok naprzód. Ciężko nam to szło, ale jak... I co, zakładacie coś tam u siebie? No mamy, no macie, mamy, super. Ale mało nas, 10 osób, ciężko to. A my inaczej zaczynaliśmy, tak samo. Petycje piszemy. Też Bydgoszcz. Bydgoszcz, świadomi Bydgoszcz. No. Już jestem spisana, nie? Już mam mandat oczywiście. To już jesteś zahartowana. Teraz, dzisiaj. Ale no, ile świetników. Tylko wiecie co, postraszyli tam. Ale jest Grudziądza i dwóch ma mandatów. To jest spokojnie. Macie już swój kanał na YouTubie? Mamy. Tak, mamy. Tak, super. Jak się nazywa? Super Grudziądz. Dobrze, wpiszemy. My jesteśmy świadomi Bydgoszcz. Bydgoszcz. No. Świadomi Bydgoszcz, też znajdziecie nas na kanale. Śląski Ruch Oporu, pancerni, grupa WON, Ostrów Wielkopolski, świadomi Bydgoszcz i wiele innych kamratów. Witam cię, Adamie. Witam. Powiedz mi, na twoje oko, ile może tutaj być ludzi teraz? Kamratów? Koło 1000? Myślę, że tak. Ale jak jedna grupa, część grupy się urwała tam szybciej chyba, tam jeszcze z 300? Razem jest nas 1000 osób. 1000? 1300 nawet. Zobaczymy na miejscu. Tak jest. Frekwencja doskonała. Ale ludzie jeszcze się wylewają z uliczek, z chodników, jeszcze z parków. Jeszcze dochodzą. Ale pięknie to wygląda i każdy ma swoją flagę z logiem stowarzyszenia. Tak, jest tutaj sporo już tych flag. Jesteśmy z różnych stron Polski. Pogoda nam dopisuje, także nie ma tutaj wymówki, że nie można było przyjechać. Można było. My tu jesteśmy, to wszyscy też mogliby tu być. Co tu się dzieje? Co? Ściągnęli konie, tak jak Holandia. Tak. Weź zrób to slanie. Słuchajcie, tutaj jest gówno końskie, a to oznacza, że policja ściągnęła konie. Może tutaj być tak jak w Holandii. Nie wróży to dobrze. Zobaczcie, odgrodzili nam tutaj dojście do marszu. Tutaj białe kaski przygotowane. Nie.
Zobaczymy, co się dzieje za kordonem. Tutaj jest luka między samochodami. Można tutaj coś podpatrzeć. Czyli rozłączyli nas. Marsz Wolnych Ludzi. Czy pamiętacie takie czasy, jak ludzie chodzili bez masek? Minął rok już. Ludzie cały czas w maskach biegają. A tutaj zobaczcie, ilu ludzi jest bez masek. Tak powinna wyglądać normalność. Zdarzają się tutaj pojedyncze osoby jeszcze, które tę maskę noszą, ale nie wiem, czym to jest spowodowane, może strachem przed mandatem, przed wirusem. Ludzie różne mają powody. Ale naprawdę jest bardzo dużo ludzi bez masek. To już nie są dziesiątki ludzi, tylko setki. Może i tysiące. Jak już wcześniej mówiłem, grupa jest rozerwana. Jedna jest w kordonie policyjnym. Druga grupa stoi tutaj, przed kordonem. Nie chcą nas tam wpuścić. Ale pojedyncze osoby tam jednak wchodzą. Pewną zmianę widzę. Jest z nami tutaj Edwin z grupy Pancerni Poznań. Panie się oparte! Nawet CBA podobno ilość ludzi brakło, żeby wejść na jego posiadłości. No i nie zabrakło też białych kasków. Teraz te maski, które macie, są dobre, kominy z tego samego materiału, panowie, są złe. Samo to, wyobraźcie sobie, że ubieracie komin, który dla was jest, mi się wydaje, najwygodniejszy. I ma tą samą gramaturę. Tu sama, jaką teraz macie na twarzy. Nie. Ona jest niezbiorna, bo się nie wyznamy, po prostu mają prawa. Strażnicy Wolności. To masz właściwie oczywiste oczywistości, ale... No właśnie, to... Witamy czujnego. Dlatego, że mamy już dosyć tego. Super! Dosyć. No to w ogóle. To nie muszą być mundurowi. Świetnie, świetnie. Przepraszam, że was pomyliłem. W takim razie cześć. Cześć. No to powiedzcie coś więcej o waszej formacji. Czy... Co, no mundury to jest pomysł tak naprawdę Wojtka Olszańskiego. On zaproponował, fajnie jest, dziwiło się stowarzyszenie, się umundurować. Pancerni byli, tak jak mówię, pierwsi, myśmy poszli za ciosem. No i stąd te mundury, no jak widać, wrażenie robi. Robi wrażenie, zdecydowanie. Bardzo do nas sala. Także no, jest moc, aby nas było więcej, jest moc. Jak najwięcej umundurowanych. No bo mówię, to robi wrażenie, o to chodzi. Niewykluczone, że właśnie dalszy etap organizacji nas, wolnych Polaków, nas patriotów, to jest właśnie, to są właśnie stowarzyszenia mundurowe. Być może tak to będzie wyglądać. Jak widzicie, czujny robi tutaj furorę wśród kobiet. My z Krakowa przyjechaliśmy. Moje krajanki, moje kochane. Ale gdzie idzie? Na pole mokotowskie. Zamknięci są w kordonie. Czekamy na Wojtka. Jakiego Wojtka? Z
zamknęli i w Kordoniu puszczają. No to nie. Ale czekamy na wątpę. No mówiłem, policja mówiła, żeby wchodźcie, bo was upuścili. Chuja prawda, zamknęli. Ale odciągniemy policję, to rozumiecie? Będą ich tam pacyfikować maksymalnie. Ale wciągniesz policję. Ale tam już zabierzemy. Idziemy. Mogło się tam na świetlana zostało. Ale zatrzymali główny, wiesz, główny etap. Nie, to trzeba przemyśleć. Jak marsz wyjdzie, to oni zaraz ruszą i będzie po prostu. No trzeba się rozejść, bo marsz już jest. A w planie jest biegany z policją po Warszawie? Jeżeli my pójdziemy, będzie to samo, co tak, głosili, także kurde. Czołem Hanna Banana! Dziękuję bardzo. Można ciebie zobaczyć, to znaczy skamerować. Można cię dotknąć. Słuchajcie, to 55 zł, kamera 10. Netto. Działasz jednocześnie. Bezpośredników, działa, Hanna, bezpośredników. Działasz jednocześnie. Kreł. Zobaczysz. Idziemy tam, gdzie tam się poszli. Tam mogę tu. Dołączymy. Tak, my się tam włączymy. Nas, tak? A oni mają za dużo grup, żeby zatrzymać tak od razu. Pomału idziemy. Korzystając z okazji, słuchajcie, subskrybujcie kanały naszych kamratów, tak? Wszyscy potrzebują ponad 1000 subskrypcji, żeby móc nadawać na żywo. Światowi Bydgoszcz. Brawo. Światowi Bydgoszcz oczywiście. Wilki Morskie Gdańsk. Patek. Brawo. Co 20-30? Tak jest. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Ustawcie się grupowo, tak? Ustawcie się grupami. Oni mają za duże koło. Nie dajmy się zamknąć. Wolność! 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 A które to miało miejsce? Kakaci, jak ktoś by miał potrzebę nagrywania na żywo na grupę, to zapraszam, tak? Tylko poziomo! Normalni ludzie. O, Damian Kadry, szczęść Boże. Zabieram ręki. Pani Szanowna, pani Szanowna. No tak, tylko właśnie no, zbierają się i tak. Brawo, kawraci, kawraci! Woli ludzie! Woli ludzie! Woli ludzie! Woli ludzie! Woli ludzie! Woli ludzie! Aplikacje do walki. Ja już dawno mam. Miało korzystać z aplikacji do walki. Dyrektor z artykułu.
A jeszcze nie do tego. Wyszliśmy na chwilę z marszu. Z marszu? Cześć kolego. Cześć. Skąd tam jesteś? Powiesz nam? Ja z Gdyni. O, trochę tak, miałeś drogi. Tak, przyjechaliśmy tutaj razem autokarem. Gdynia, Gdańsk, Elbląg. Sporo was przyjechało? No, całą autokarę. O, to ładnie. Piękna akcja. Tak. Tak, robimy to, co chcemy i musimy tak działać, tak? Bez maski, jako bez wolni maski. Ludzie. Bez maski. I czołem, kamrat. Przybije mi jeszcze plony, to robimy razem, tak? Bywa. A właśnie zgubiłem szwagra, nie? Ha, odnajdziecie się, na pewno. A masz jakiś swój kanalik? Tak, Świadomi Bydgoszcz. Na YouTubie. Świadomi Bydgoszcz, tak. O, dobra. Ja kończę, bo szwagra dzwoni. O, to już się znajdziecie. Halo, halo. Włącz GPS-a. Mówisz, że politycy tutaj są. Miło panie generale. Witek, panie generale. My, każdy kto tu jest, jest politykiem. Nie. Każdy kto tu jest, jest politykiem. Prawda. Zakładamy swoją partię. Zakładamy swoją partię ludzi wolnych. To jest polityka ludzi wolnych. My politykę mamy w sercach, a nie na... Witam, Witoldzie, Bogdan Walcza. Witam, Bogosz. Z Rudy Śląskiej. Tak. O, Rudy Śląskiej. Panie Witku, mogę sobie zrobić pan zdjęcie? Oczywiście. Jako znajomy na Facebooku. Oczywiście. Tu ma pan fajną tabliczkę. Nie, ale muszę... Nie, nie Wąśląsk, tylko Ruch Śląsk i Ruch Opolu. O to, to Śląsk, tak. Gdzie oni są? Może ktoś do nich zadzwonić? Nie ma, ich nie wyszli. Ale gdzie są, to trzeba ustalić. Warto ustalić. Co, Śląski Ruch Opolu? Tak. Mam telefon do nich. No to właśnie tylko gdzie poszukać? Ja nie mam telefonu. Trzeba do Hany Banany, gdzie ona jest? Trzeba jej się spytać, czy ona może ona ma kiedyś. Albo ty zarządź Staszyn, żonie. Przyjaciół wszystkich chcę odwiedzić. Patrzcie państwo, każdy to jest moim przyjacielem. Dobra, czekamy, jak się rozwoła samochód. Marcin Wąsztyn!
Kiedy materiał będzie? Z Torunia. Z Torunia? No. Z Torunia już był. No to moją córkę pan nakrywał, książkę chciałem filmik na pamiątkę, ale nie było. Wykasowałem to, to znaczy nie nagrałem, nie puściłem tego na filmie, bo nie chciałem ujawnić, że tak jak sam pomyślałem, to tak chcę. Ale materiały są, można obejrzeć. No. No już się szykują, bo to podprawiam. Marcin Wojtek! Widać? Chciałby wydać kaurety! Czemu to kurwa dobrze, żeś pocisnął? Tak? Skurwysyn ja panu, no. Codziennie nas zabrano. Skurwysyn, czy jeszcze nie gorzej? Dobrze, dobrze. Cześć, Kujawiak, cześć, witaj. Jaki żółt! Wojtek, cześć. Serdeczne powitanie. Cześć, chłopu, cześć. Gość się panie Wojtku, bardzo mi miło pana poznać. Ja ci dam, panie Wojtku. Wojciechu. Niech to nie stryje. Wszyscy się rywają, a pania nas najbardziej zbawa. Bardzo zielny Wojtek. Kamraci, wymieńmy się wirusami. Dobrze. Teraz tak. Jesteśmy na wycieczce. Pozwólcie, że będę wam mówił. Jesteśmy w Warszawie. Warszawą. Uwaga! Jak to się naciska? Tak? Uwaga, uwaga! Jesteśmy w mieście stołecznym Warszawa. W Warszawie rządzi pan Trzaskowski. Niech nam żyje 100 lat. 100 lat dla prezydenta Trzaskowskiego. 100 lat! 100 lat! Słuchajcie, on jest przepięknym mężczyzną. Powiem wam, gdybym był homoseksualny, to cały czas myślałbym o jego pośladkach. Ale czekajcie, ale ponieważ jestem heteroseksualny, to mam ochotę skopać dupę. Nie mogę tego zrobić, bo to jest prawem karalne, ale pomarzyć można, prawda? Tak jest! Więc słuchajcie, uważajcie, żeby nas całkowicie mieli za wariatów, bo to jest gwarancja naszej bezkarności. Proponuję teraz wszyscy duży oddech i... I jeszcze raz! Słuchajcie! To, czego oni nie mogą znieść, to, że my nie chcemy być tacy jak oni. Nie chcemy być ani eleganccy, ani kulturalni. Chcemy być polską dziczą. Tak. Zamykają nas? Niech żyje policja! Dobry! Nie wiem. Co? Komu to wziąłem? Wojtek, coś powiedz, że się stowali. Wojtek. Słuchaj. Tak? Słuchajcie, tutaj chodźki są. Jeszcze testujcie od nas. Podaż dalej. Cześć Marcin. Cześć. Na palcach jest. No i co, i teraz trzeba będzie stać, tak? A oni nas zamkną. Skąd to? Świetnie. Cześć, witaj, cześć. Czołem. Skąd to? Wojtek? Czołem. Jest dzisiaj. Wędkę ma, wędkę kolega. Tak? Panie Wojtku, cześć. Marcin, jesteś, tak? Przepraszam? Nie, jest pytanie. Słuchajcie, ja uważam, że tak, nie powinniśmy iść na pola. Później może gdzieś indziej. Panie Wojtku, bo nas oglądają kamraci, co nie mogli być. To pozdrowienia dla nich. A gdzie oni są? To na żywo pan leci. Słuchajcie, nic się nie bójcie, jeszcze dzisiaj nie strzelają.
ale na wszystko trzeba liczyć. Cieszmy się każdym dniem wolności. Zobaczcie, miało padać, miało być zimno, a jest ciepło, także się trzeba rozpiąć. Wilki wyszły. Proszę? Bo wilki wyszły. Dobrze, dobrze. Grupa, cześć Maciej. Panie Szafnowacek. Cześć. Hej. Słuchajcie, Wojtek. Dobra, lecimy. Wojtek, daj ten megafon. Dobra, masz. Do góry, do góry. Drugą stronę. Kochani! Uwaga! Obrzerniacy! Są! Wilki morskie! Tak jest! W ogóle wszyscy widzę, tu jesteście! Bydgoszcz, Toruń! Nad morzem, góry! Słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Policja doskonale wie, że będziemy szli na pola mokotowskie. Więc będzie ta cała trasa obstawiona. Jeżeli pójdziemy dużą grupą, to będą nas zatrzymywali. Ustalamy nowy cel. Naszym celem jest Park Saski. To jest dokładnie przeciw... to jest diametralnie w stosunku do Pałacu Kultury. Poszukajcie sobie też okolice pomnika nieznanego żołnierza, porozbijajcie się na grupy, w jakich przyjechaliście i idziemy tam w małych grupach. Jak będziemy dużą grupą, policja będzie zatrzymywała dużą grupą. Jak się będziecie przemieszczali małymi grupami, to każdy będzie sobie szedł swobodnie i bez kłopotu. Są pytania? No dzieło, ruszamy! Na wolność! Pancerni! Pamiętajcie, że się w grupy małe! I do Parku Saskiego! A co z kamratami, którzy poszli na Mokotów? Śląska nie ma na przykład. Śląska nie odbiera telefonu. Tylko podzielcie się na grupy! Jedni z lewej strony pałacu, drugi z prawej! Jedni nie dostaną w ulicy! Drugie grupy drugą! Rozbijajcie się! Piszcie w nawigację! Park Saski! Pomnik nieznanego żołnierza! Gdzieście Wojtka, gdzieś? Jeśli ktoś nie zna drogi, pytajcie się o pomnik nieznanego żołnierza! Plac Piłsudskiego! Park Saski! Tam się spotykamy! Pomnik nieznanego żołnierza! Plac Piłsudskiego! Park Saski! Tam się spotykamy! Kierować tym, bo my jesteśmy tutaj... Wojtek, siła! Słuchaj, niech nas otaczają. Policja jest od tego, żeby otaczać, a my jesteśmy od tego, żeby być otoczeni. Coś, zbieramy się, czołem, nara. Nara. Za Wojtkę. Brawo, nie, brawo. Przetrzymajmy się w grupie. Chciałoby się dzisiaj, ale to... Miałem Hanowera. O kurde. Ile miał w kłębie? Olaf. Nie pamiętam. Ale z 70 miał, nie? Miał, dobra. Dobra, panuj. Muszę się wybrać do przodu. Czemu nic nie mówiłeś? Bym też pojechał. Irek, pozdrawiam. Tam na polach mokotowskich na nas czekają. Zróbmy im prezent, rozproszmy się, bo i tak marsz się nie udał. To jest moja propozycja. Ale czy to poszło na internet? Czy nigdzie nie poszło. Ludzie nie wiedzą, bo ludzie chodzą i krążą, słuchajcie, idą na pole mokotowskie. Na pole? Kamratko, ja podjąłem taką decyzję, nasi kamraci też. Musimy zaskoczyć ich swoim działaniem. Oni wiedzą, co zrobimy, że pójdziemy na pola mokotowskie.
Ja na pole Mokotowskie nie idę, ponieważ tam już na nas czekają. Tam, gdzie idziemy, na nas nie czekają. No ale tam to idziemy jest pusto, tam. Bo kolega tam był i mówi, że tam jest pusto. To jeszcze lepiej, to nie ma po co tam iść. Ja was zapraszam pod pomnik nieznanego żołnierza. Pochylimy się przed grobem nieznanego. Tego się nie spodziewali. No to przekażcie. Ale Wojtek rzucił, idziemy, koniec. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, jest tutaj plan taki, aby iść małymi grupkami, by było trudniej policji nas zamknąć. Zmieniliśmy też miejsce spotkania. Także nie będą na to przygotowani w ogóle. Dobry plan. Nie damy się zamknąć. Daj ja bez. Cześć, wygadanego człowieka. Ale jeszcze przy kursie śląskie ruchu polny, sobie poszli w ogóle. Dobra, dobra. No Wojtek chyba szybciej idzie niż jeździ na koniu. Dobrze ją wprawiasz. Ładnie. 10 metrów wali. Powiem ci tak, jak mąż jej podpadnie, to sama go zabije. Nie będzie dzwoniła do ojca. No ty, podejrz, zgadło. Wojtek, korzystając z okazji tutaj, żebyś tam dzięki. Nie zapomniał o nas. Nie bój się, nie zapomnę. Świadomi Bydgoszcz. Świadomi Bydgoszcz, dobrze. Ja postaram się na poniedziałek jakiś skrótowy filmek z naszych dobra. Dokonań tam wysłać. Zobaczymy, czy się uda. Ten przemarsz jest naprawdę ekspresowy. Chyba szybciej niż metrem. To samo pomyślałem. Dobra robota, zatrzymać. A materiał dla was nagrywa Świadomi Bydgoszcz. Witamy wszystkiego. Pozdrawiamy, stali oglądacze. Stoimy tutaj koło Czujnego, jednak jego fani nie dadzą mu nagrywać spokojnie, a to jest właśnie cena sławy. Jak czas, jak jeszcze ktoś nie trafił na kanał Czujnego, to zapraszam, bardzo fajny, warto obejrzeć.
a my lecimy gonić naszych kamratów. O, tu są kamraci. Ja się czuję jak celebrytka, tylko że nie. Celebrytka. To się wytnie. Tak jest. Aha. Mam nadzieję, że zareklamowałeś nasz kanał. Tak, ale to dobrze. Mi razie co? To dobrze. Powiedz do sobą. Ale wiecie, co? Maila mojego znaczy. W razie co ma maila wszystko, bo ja mam dobra, bardzo spoko. Duży problem z Messengerem. Jak to się robi od razu? Pokrzyżowaliśmy plany policji. Sobie stali i się skichali. My idziemy w drugą stronę. Oni się nawet jeszcze nie przeorganizowali. Nie mają planu działań. Także udało nam się. Zobaczymy dalej. Marku, taka mała przysługa. Zareklamuj Świadomych Bydgoszcz. Świadomi Bydgoszcz? Do ciebie? Nie, nie, do ciebie. To zareklamuj. Ty masz więcej widzów ode mnie. Zareklamuj, proszę. Słuchajcie, wpadajcie do nas na kanał. Walczymy o to samo. Każdy sub jest ważny, każdy komentarz. Pomóżcie. Świadomi Bydgoszcz. Cześć. Super. Idą nasi dzielni kamraci i kamratki. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to tutaj Marcin prowadzi kanał na YouTubie pod nazwą Jaosa. Nasz kanał ma tyle nazw, że sami już ich nie pamiętamy. Na pewno ich znajdziecie. Rodacy kamraci to będą zdrowe. Najlepiej wpisać www.nptv.pl i strona zawsze przekieruje na właściwy kanał. Warto oglądać, bo są świeże wiadomości. Świetnie. Dziękuję, dziękuję. A, dostałem ulotkę. Dobrze, dziękuję bardzo, przeczytamy. Bardzo dobre wnioski wyciągają z sytuacji, która jest na bieżąco. Zrobimy maila, ale maila, który będzie forwardował się na kilka adresów. A materiał do was, dla was nagrywa Świadomi Bydgoszcz. Nagle się wszystko urywa, nie? Idziemy już tutaj parkiem. W małych grupkach, by policja nie mogła nas otoczyć. Zresztą wystawiliśmy ich do wiatru, pojechali sobie gdzie indziej. Nie wiedzą, co się dzieje. Zmieniliśmy miejsce spotkania, czy tam miejsce docelowe marszu. W końcu jesteśmy wolnymi ludźmi i nie daliśmy się zamknąć w kordonie policyjnym. Tam, jak widzicie, jest następna grupa. Zaraz się połączymy w jedną całość. Jest to bardzo miłe zaskoczenie, że tyle kamratów jednak przyjechało do tej Warszawy. Nie zapominajmy tutaj o kamratkach, bo płeć piękna tutaj zasiliła nasze szeregi w dość dużej liczbie. Jak nam się chciało, to wam się też musi chcieć. Gdyby ktoś chciał dołączyć do naszych szeregów, a nie wie jak to zrobić, zapraszam do naszego stowarzyszenia. Znajdziecie nas na kanale Świadomi Bydgoszcz. Podam tam adres mailowy, można się skontaktować z nami. Jeśli chcecie wspólnie działać razem z nami, zapraszam do kontaktu. Przepraszam, bo się zapatrzyłem. Mimo tego, że kameruję, to jednak muszę też mieć oczy dookoła głowy, żeby widzieć, co się dzieje. Bo tutaj policja jeździ w koło jak stado rozścieczonych os. Nie mogą się zorganizować. Zobaczcie, jakie to jest piękne.
ile ludzi idzie bez masek. I to jest właśnie ta normalność. Tak, dochodzimy już do miejsca zbiórki. Tam już jest spora grupa kamratów i kamratek. Przypominam, wpadajcie na kanał Świadomi Bydgoszcz, dawajcie suby, komentarze. Nie, bo ona chyba pisze w tym miejscu. Rękawiczka. O, dzięki. Tak, bez masek, bo jesteśmy wolnymi ludźmi. My też. Tak? A urodziła się pani w masce? Także zobaczcie, ile tu jest wolnych i świadomych ludzi, którzy wiedzą, zdają sobie sprawę z zagrożenia noszenia tych masek. 9 się, że jeszcze ludzie ich nie zdjęli. W czasach dostępu do informacji, tak łatwego dostępu do informacji, dziwię się, że jeszcze je noszą. Jesteśmy już na miejscu. O, flaga Świadomi Bydgoszcz, to nasi. Przeszliśmy oddać hołd prochom znanego żołnierza. Możemy go oddawać tak długo, jak nakazuje nam nasze sumienie, będziemy oddawać hołd grobowi nieznanego żołnierza. Zobaczymy zmianę warty, która się odbywa co godzinę, czyli się odbędzie za 40 mniej więcej minut. A teraz was, tak, staniemy po dwóch stronach, tak żeby po lewej i po prawej, tak żeby żołnierze dokonujący zmiany warty. Nie słychać? Kurde, staniemy po obu stronach drogi marszu warty honorowej, ale zanim to zrobimy, proponuję, cofnijmy się do parku, bo park jest naszym terenem neutralnym i zrobimy sobie nasz prywatny sławiański wiec. Dobrze powiedziałem? Także już wiecie, co robić. O, z oporu jesteście? Przyszliście tu, dobra. Trafiły do was informacje. Ale nie, bo szliście na Plac Mokotowy, tak? Na Mokotów. Po drodze żeśmy skręcali 4 razy i tak żeśmy tu pierwsi dotarli. Aha, super. Poczekaliśmy na was, a wy już tu byliście. Fajnie. Tak, jest już z nami Śląski Ruch Oporu. Przyjechali bardzo liczną grupą. Wpadajcie na ich kanał, subskrybujcie. Wspierajmy się, to jest ważne. Według mnie piękne słowa. Zapowiedzi wykonywane. Każdy z osoby ma tutaj to powie to samo. Idee są ponad działania, ponad wielkie muzyki, które kiedyś tam wyrzucamy.
Pamiętajcie, szanowni państwo, zjednoczeni ponad podziałami, tylko wtedy coś osiągniemy. Dokładnie. Oficjalnie cała Polska wyszła na ulicę. Idą po was lwy i wkurwione lwice. Idziemy po was wy za niespełnioną obietnicę. Zrobiliście kpinę z trybunału, wyrok wydadzą ulicę. Brawo. Dobre, dobre. A tutaj widzimy naszego kamrata ze Stowarzyszenia WON, Ostrów Wielkopolski. Wpadajcie na ich kanał, subskrybujcie, to jest ważne. Pamiętajcie, nic was to nie kosztuje. A nagrywa dla was Świadomi Bydgoszcz. Także do mnie też wpadajcie na kanał. Wzajemnie dziękuję za pozdrowienia. Zbierajmy się na tego. Nie wiedziałem.